Ja to w ogóle, proszę Państwa, nawiązuję tutaj do Czarnej Maski Pendereckiego, bo Penderecki w operze Czarna Maska, tutaj w tych sąsiednich audycjach, gdzie tak czarno, gdzie tak czarno, możecie Państwo się nasłuchać bardzo dużo i ciekawie, że opera Czarna Maska mówi o czasach, że ludzie będą w strachu żyć, w wielkim strachu przed wszystkim. Nawet samo to, że upadła burżuazja, mieszczaństwo od roku 1918. Taki artykuł omawiamy, bardzo ciekawy zresztą, na temat Piusa XII. Czy Pius XII był winny, czy on pakt z Hitlerem zawarł, czy on tego paktu z Hitlerem nie zawarł. Taki chytry troszeczkę artykuł, a jeszcze, że autor powołuje się na pisarza amerykańskiego o polskim nazwisku. No to proszę w tych audycjach sąsiednich słuchać naszego radia. To KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Chcę powiedzieć tylko jedno, że to, do czego żeśmy się przyzwyczaili, nie ma. To, że kobiecie z brzuszkiem starszej, ułomnej, człowiekowi zmęczonemu nie ustąpi się miejsca, to jest standard w Warszawie. Chamstwo na 100%. Chamstwo totalne i to właściwie nikt niewinny, bo takie czasy. Każdy by się jakoś tam usprawiedliwił, każdy by się jakoś tam wytłumaczył. Tak czy siak, wszystkim piątej klepki brak, bo nic nie dały ani Uniwersytet Warszawski, ani Katolicki Uniwersytet Lubelski. Też tak jak mówię, jeszcze raz tu powtarzam, że spotkałam kolegę Mirosław z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to on był już na czwartym roku, a w programie jeszcze nie miał Pisma Świętego, w programie nie miał Biblii. Także proszę Państwa, ja jako ta Izyda, sztuczna sekretarka, opowiadam, ja jako ta Izyda, sztuczna sekretarka, żona faraona, która daje początek wielkim kobietom, kultowi kobiet, czyli Semiramida Babilońska, Artemida Efeska, Diana Efeska, proszę Państwa, czy 531 rok, to jest Teotokos, Królowa Nieba, to Matka Boska, żeby tu z martwych wstała i żeby zobaczyła, co oni z niej zrobili, jaki kult, to by się chyba przewróciła ta cała Matka Boska. Musiałaby jeszcze raz umrzeć. Pisarze świeccy mówią, będziecie w strachu jedli, w strachu pili, w strachu żyli, w strachu spali. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, dzisiaj mamy 13 lipca 2017 roku, bo już chciałam powiedzieć 18 rok. Różne mamy niespodzianki, no bo skoro w roku 1918 społeczeństwo burżuazji upadło i zdaje się, że to jest też głównym tematem Czarnej Maski Pendereckiego, że chodzi tutaj o nagłe zmiany, chodzi tutaj o niespodziewane zmiany, bo tak jak Żydzi kiedyś się przyzwyczaili do tego, że byli zawsze z Jahwe, że Jahwe będzie ich wybawiał, że Jahwe będzie walczył, ale czy zawsze? Ale oni nie byli lojalni względem Jahwe. I tutaj cały ten szkopuł, cały ten temat, proszę Państwa, że w roku 70 naszej ery świątynia ostatecznie została zniszczona, spalona, zdruzgotana. Także proszę Państwa, najmądrzejszą kobietą na świecie jest tłusta baba, podobna do tej Hanki. Państwo zobaczą, Makryna Mieczysławska, która się nazywała kiedyś Irena Wieńczowa, do czego doszli językoznawcy, bo to przecież w niej Towiański się kochał, Mickiewicz, i ona dotarła dzięki swojej chytrości i uporowi niesamowitemu do samego papieża. Ale czy słuszna kobieta, czy jakaś realna kobieta, czy prawdziwa kobieta? Oczywiście, że nieprawdziwa, i papież no, mógł tyle zrobić trochę, że pod koniec powiedział, że miała nie po kolei w głowie. Makryna Mieczysławska, czyli jak ktoś chytry, to znajdzie sobie sposób na życie. Także wcale nie uniwersytet,
No bo przecież jeżeli Hanka, proszę Państwa, jest absolwentką uniwersytetu, jakiego uniwersytetu nie powiem, bo by się chyba zbłaźnił, proszę Państwa, no to im chytrzejszy, tym mądrzejszy, im mądrzejszy, tym bogatszy człowiek się wzbogaci, sam może nawet grosze brał. Ja nie mówię o niej, bo ona mogła nawet grosze brać, ale dla kolegów, ale dla koleżanek, czego to się nie robi dla dobra sprawy? W złym guście, bo my byśmy chcieli mówić o Słowie Bożym, o Biblii, ale teraz Biblia, ale teraz Słowo Boże jest w śmietniku w Warszawie. Biblia teraz, Słowo Boże jest nieaktualne, dlatego też szaro, buro, cicho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Dziady Mickiewiczowskie. Dajmy troszeczkę światła. Także już mamy troszeczkę więcej światła. Nasze radio obrotowe, radio latające. To GFM Eurokoncita Barbie Baby. Langstrom Ekstra. Także proszę Państwa, linia mysia. Teraz mamy linię mysią. Ja myślę, że no, nie ma tego złego w ogóle. W ogóle, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Lepiej, gdybyście poszli na te swoje msze. Chodziliście na msze? Chodźcie. Żebyście po prostu byli podobni do ludzi. Bo my tutaj pokazujemy zwierzątka, może tak, że ładne są, może dla parodii, może specjalnie, może niespecjalnie. Przecież wiadomo, że niespecjalnie. U nas wszystko jest szczere. U nas nie ma podtekstu, to co mamy, gazeta, o prosto, gazeta, prosto ze sklepu, przecież nie ze śmietnika. Ale Biblię możecie wyjąć ze śmietnika i chociaż jeden egzemplarz możecie uratować od ocalenia. No bo jeżeli pod, proszę Państwa, cokołem, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina wyrzuca się ostentacyjnie Biblię do śmietnika, albo nieostentacyjnie, bo przecież jeżeli macie książki, i, no to przecież Biblię trzeba do śmietnika wyrzucić, prawda? No i dzisiaj jak jadę 523, proszę Państwa, butne baby obrzydliwe siedzą i co z tego, że twarz jeszcze nie brzydka, a co z tego, że twarz piękna, młoda, siedzą trzech facetów, młodzi chłopcy, czytają książki, smartfony, wszystko, a grube baby stoją, stare baby stoją. Proszę Państwa, zero szacunku, zero pomyślunku, no bo przecież jak to młode jedzie i zaraz wysiada dwa przystanki, a tej starej ktoś inny wskoczy przed nosem, że ona nigdzie już nie usiądzie, będzie taki hałat pętli do pętli, na stojąco. No to jest taki pociąg, proszę Państwa, gdzieś do Ustki. Też za 45 zł miesięcznie, o Jezus, miesięcznie chciałam powiedzieć. Jeden przejazd 45 zł, ale co z tego, skoro to trzeba stać. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Ekstra, proszę być razem z nami, bądźmy dobrej myśli, będzie dobrze. Proszę Państwa, ja kiedyś zakochałam się w czarnej masce, a jeszcze jak biorę udział w tej czarnej masce, no to jest coś wspaniałego. Każdy z nas teraz bierze udział, proszę Państwa, w czarnej masce. Dlaczego? Dlatego, że ludzie będą w strachu jedli, w strachu pili, w strachu żyli, trzęsienia ziemi miejscami. Głód, mur, wojna, nienawiść pomiędzy ludźmi. To się tak spotęgowało, że to jakby musiało być. Państwo zobaczą, że Angela Merkel chciała być Matką Boską, chciała być dobrą, chociaż no i tak. Pewnie w Matkę Boską nie wierzysz, skoro jest ewangeliczką, ale nie wiem, dlaczego się pcha do polityki, skoro jest ewangeliczką. Angela Merkel nie przepuszczała, że ci, czy to są winni uchodźcy, czy to ktoś inny, zacznie się taki problem, a to problem skąd inąd z innej strony się jakby pojawił. No ale widzicie Państwo, z czego to wynika? Ludzie są zazdrości, zazdroszczą sobie. No, że ten w kraju pozostał, ten ucieka, a to wszystkich wymordować. No, także to we wściekłości to każdy człowiek, wczoraj pokazali, to właściwie nie wczoraj, tylko w internecie jest, jak ta tłusta, jak ona tam, Gessler rzuca talerzami. No, proszę Państwa, kupa śmiechu. Co tu reklamować, że komentarze były takie, że prymitywny program, a ja myślę, że mniej niż zero, bo jeżeli nie ma w tym psychologii, no to wyładowanie stresem, no to jest nie na miejscu. Człowiek jest istotą cywilizowaną i powinien wiedzieć, że jeżeli takie rzeczy robi, to komuś robi krzywdę. Sobie robi krzywdę.
no bo jeżeli tłucze talerze, no to niszczy wszystko dookoła, no to przecież ci, którzy bombę wstawią w blok, który składa się z żelbetonu, ze szkła, no to jaki to problem jest potem, prawda? No, a dla nich nie ma, no to po prostu głupia baba. Głupia baba mająca problemy i z sobą, i ze swoim bratem, i ze wszystkim, i chcąc się jakoś tak odkręcić, żeby to jeszcze, a ten aktor z Teatru Szóste Piętro, którego dyrektorem jest cały ten Żebrowski, o którym ludzie mówią, że jest bardzo niemiły i niesympatyczny, bardzo źle traktował Świadków Jehowy, którzy tutaj, on gdzieś tutaj na Saskiej mieszka, a u tej Ewki Bistro Trojka przychodził na obiad, bo u nich w teatrze ten barek jest za słaby, to na dół zjeżdżał, to Ewka mówi, że nikt go tu nie lubi. Jakiś taki dziwny, zrobił się jakiś taki pazerny, zarozumiały. I ja myślę właśnie, że raz jak się w filmie gdzieś wystąpi, to człowiek jest nie wiadomo już, jaki ma charakter, podły jest. No ja występowałam w kilku filmach u Małgi Kubiak i w ogóle w różnych filmach i nagrywam pieśni, na cały świat puszczam i sobie nic z tego nie robię, żebym miała być jakąś matroną. Owszem, jestem Izydą, jestem żoną Faraona, jestem jakby sekretarką, samo dla siebie chyba, sekretarką jestem, bo u mnie się wszystko robi. To, co ja Państwu tutaj mówię, to jednocześnie na 50 tysięcy filmów się nagrywa. Chodzi o komentarze, a sekretarka automatyczna, sekretarka podłączona do internetu i nikt też 20 lat temu nie wiedział, nikt też 20 lat temu nie przypuszczał, że to nawet może się samo nagrywać, co ja mówię.